Siła i moc. Witam serdecznie w Odwadze. Dzisiaj jesteśmy na arenie wspinaczkowej. W górę jest ze mną Wiktor, a naszym instruktorem będzie Andrzej. Andrzeju, witam cię serdecznie. Bardzo miło, panowie. Pokażesz nam, jak się wspinać. Pokażesz. Ja bym zaczął od tej ścianki, bo jest niska. Zacznijmy od ściany, która jest zupełnie pionowa. Bo na takiej ścianie najprościej jest zorientować się, co my w ogóle możemy zrobić z naszym ciałem we wspinaniu. Andrzeju, ja się nigdy nie wspinałem, nigdy w życiu. Co zrobić, jak się przygotować do pierwszej wspinaczki? O czym należy w ogóle pamiętać? Przede wszystkim trzeba pamiętać, żeby się ubrać tak, jak mniej więcej jesteś ubrany. Mhm. Pływanie, bieganie, chodzenie, wspinanie to są rzeczy, które my robimy. Czyli wspinać się może każdy. Oczywiście, że tak. Ja z mojego instruktorskiego doświadczenia powiem, osoby, które tańczą, dużo łatwiej znajdują się na ścianie wspinaczkowej. Wiktor, słyszałeś? Doskonały balans ciała. Osoby, które tańczą, doskonale znajdują się na ścianie wspinaczkowej. A jak jest z alkoholikami? No jest dużo w środowisku. Dobrze, dobrze. To jest dla mnie szansa w takim razie. A powiedz mi, ile razy w tygodniu trzeba trenować, żeby złapać jakieś podstawowe efekty? Na początku? Tak. Każdy dzień wspinania daje bardzo duże efekty przed każdym kolejnym dniem. Wszystko, czego potrzebujesz, wypożyczysz na ścianie wspinaczkowej. Po jakimś czasie zaczniesz sobie te rzeczy kupować, jeśli wspinanie ci się spodoba. Jedną z takich podstawowych rzeczy jest oczywiście uprząż, bez której trudno nam się przywiązać liną, w związku z tym nie będziemy mogli być asekurowani. Woreczek na magnezję, w środku jest proszek, który wiąże wodę, maczamy w nim ręce i dzięki temu mamy je suche. Będziesz się wspinać na najprostszej rzeczy, na której się tu można wspinać, jak sądzę. Tak, nie szukaj trudności. Nie szukać trudności, no dobra. O! Co tam, Grzesio? Wszystko dobrze, patrzę sobie, jak się męczysz. Jak wrażenia, Wiktorze? No powiem ci, że jest wysoko. Blok, mogę prosić? Masz blok. Zjeżdżam. Dobra. Grzesio, zapraszam. Wiesz co, jak już zaczynamy wiązać, to mam takie poczucie, że teraz, kiedy już jestem pod tą ścianą, to tak... No ale słuchajcie, no po to to robię i po to wam to pokazuję, żebyście też spróbowali sami, więc czemu nie? No to lecimy. Najpierw pytasz, czy możesz iść? Czy mogę iść? Ja sprawdzam twój węzeł. Możesz. I idziesz. Ani speed, bo to w ogóle nie... Słuchajcie, wspinaczka jest naprawdę ciekawa rzecz. Bolą ręce jak cholera. Szybko wchodzisz. Szybko? No, ja szedłem dużo wolniej. Dobrze robi, bo ucieka przed zmęczeniem. Wiesz? Ucieka przed zmęczeniem. Tak, żebyś wiedział. A, się spi***, czuję to. Dalej idź, dalej, wyżej. Czy mogę prosić o bardzo powolny zjazd w dół? Nie, idziesz do góry, frajerze, już. Lamusie, mam jeszcze dwie ściany do zrobienia. No zrobimy, ja przepraszam bardzo. Poproszę na dół, powoli. Tak. Widzę te dwie kolejne ściany, jak on już spełniał. No i Wiktor, ja ci teraz proponuję troszkę trudniejsze zadanie. Pójdziesz w przewieszenie i moja rada jest taka. Używaj żółtych chwytów, bo to są po prostu chwyty największe. One ci kolorem podpowiedzą, co jest dobre. Okej. Okay. Nogami idź jak chcesz. No to lećmy z tym. O! Tak, i szukaj dużych stop. Ale wolno. O, ty o jest jak wolno, Wiktor. Wiktorze, jak tam? Troszkę w lewo radzę. Tak, tak, wiem. Uważaj, bo zaraz będziesz przy ścianie. No to co, zamiana? No kaczuchy, że tak powiem, tak mocne, bolą. Nie boli prawa ręka strasznie w tym miejscu, nie wiem czy mam akurat prawa, a nie lewa, ale...
Trzeba było się nie masturbować rano. Wspinanie w dużym przewieszeniu to jest kwestia, która przychodzi z czasem, nie? Po jakimś czasie to się okazuje łatwiejsze. No oczywiście to nie oznacza, że w przewieszeniu się nie używa nóg, tak? Czy profesor Xavier już dzwonił do szkoły mutantów? No dawaj, śmiało. Potrzebujesz więcej magnezjum. Grzegorzu, więcej magnezjum. Więcej magnezjum, dobra. Dobra, nie było tak źle. Dziękujemy bardzo Andrzejowi za to, że wprowadził nas w tajniki podstaw wspinaczki, w tym jak zacnym miejscu, jak to nazwać? Profesjonalna ściana wspinaczkowa w górę.eu. Jak ci się podobało, Grzegorzu? No. W każdym razie w tym tygodniu to wszystko w odwadze. Do zobaczenia w przyszłym. Pożegnaj się. Siła i moc. Dziękuję serdecznie. Do zobaczenia. Zgubiłem Wiktora. Wiktorze? Natychmiast stamtąd złaź. Na ziemię, młody człowieku. Wziąć kogoś gościnnie do programu, co? To już jest mój program, szmaciarzy. Nie! Yeah!